Kolejna klasa patronacka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku. Tym razem szkoła zawarła porozumienie z Powiatowym Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzięki współpracy klasa pożarnicza otrzyma m.in. wsparcie metodyczne, będzie brała udział w warsztatach z zakresu pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej oraz w ćwiczeniach z nowoczesnym sprzętem gaśniczym. Od paru miesięcy myśleliśmy, jak utrakcyjnić naszą ofertę dydaktyczną dla młodzieży szkół gimnazjalnych i stwierdziliśmy właśnie, że taka opcja ochrona przeciwpożarowa to będzie jak najlepsze rozwiązanie. Piękna propozycja, chwała panu dyrektorowi za ten pomysł, bo nie ukrywam, dla nas jest to też bardzo ważne, ponieważ my możemy się w tym momencie też wykazać swoją wiedzą, swoim sprzętem. Już podkreślałem, że mamy coraz lepszy, nowocześniejszy i ta współpraca, żeby zakończyła się tym, że ta młodzież zrozumie, że warto dbać o bezpieczeństwo. Bardzo mocno będziemy współpracować z wszystkimi formacjami ochotniczymi na terenie powiatu kłodzkiego, które są doposażone w najnowocześniejszy sprzęt, a co jest bardzo istotne, bo często szkoła nie ma takiej możliwości. No i też będziemy korzystać z wieloletniego doświadczenia wszystkich ratowników i strażaków. Będzie to wymiana edukacyjna i my jako ratownicy bardziej doświadczeni, przeszkoleni będziemy musieli przekazać młodzieży to, co każdy z nich będzie mógł osiągnąć po kilku warsztatach, kilku ćwiczeniach. Na naszym terenie powiatu kłodzkiego działają 64 straże ochotnicze. Część z nich jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co ma to bardzo ważne znaczenie dla tych jednostek, ponieważ one są coraz lepiej dosprzętowione i ich warunki działalności już stricto bezpieczeństwa są na bardzo wysokim poziomie. Nasze klasy, które funkcjonują 7 lat, to jest taki profil, można powiedzieć, wojskowo-policyjny, gdzie mamy dodatkowe innowacje z zakresu samoobrony i wiedzy o służbach i tak samo będziemy szli w tą stronę w przypadku klasy strażackiej, gdzie będzie dodatkowo właśnie nacisk położony na ochronę przeciwpożarową i na pierwszą pomoc. Po pierwszych rocznikach, które zakończyły edukację w tych kierunkach, można to określić gdzieś na poziomie, że 1/4 uczniów kontynuuje naukę na studiach wyższych, ewentualnie w różnych formacjach mundurowych, między innymi tu na terenie Kotliny Kłodzkiej. Inne szkoły też mają takie klasy patronackie, na przykład w Nowej Rudzie Noworudzka Szkoła Techniczna, której niedawno podpisywaliśmy kolejną klasę patronacką, czy liceum, które też ma klasę patronacką akurat ze SPAS-em, wcześniej z MatPlastem Noworudzka Szkoła Techniczna. To jest model, który ma zasadniczy cel taki, nie produkujemy, przepraszam za brzydkie wyrażenie, bezrobotnych. Proponujemy im naukę w takim zawodzie przez takich fachowców, że wychodząc ze szkoły, a także nawet już będąc w szkole, już się stają fachowcami i mają zatrudnienie. Każdy, kto będzie chciał po takiej klasie, po takiej szkole, czy to będzie klasa mundurowa, czy to będzie klasa szwacz, czy w parę innych tych zawodów już jest trochę, to ma zatrudnienie i ma pomoc w trakcie nauki. Dlatego zachęcam wszystkich uczniów gimnazjów i zachęcam też rodziców. Zapoznajcie się z tymi ofertami klas patronackich, one naprawdę dają możliwość potem pracy. Czy się będzie już pracowało po tej szkole, czy pójdzie się dalej uczyć, to jest inna sprawa, ale ma się już zawód. Bardzo zachęcam do tego. Nowa klasa rozszerzy bogatą już ofertę edukacyjną szkoły, a młodzież będzie miała szeroki wybór swojej dalszej ścieżki edukacyjnej.